Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych Inforojkach. Wybaczcie późną porę odpalenia materiału. Byłem w Krakowie na terenie redakcji gry online. Kurczę, ale oni tam mają fajnie, pozdrawiam chłopacy. Słuchajcie, więc tak, dzisiaj dość dużo informacji na zasadzie Royo stara się pomóc, dlatego wyjątkowo zaczniemy dzisiaj materiał nie od przeglądu tygodnia, co pojawiło się od ostatnich piątkowych, zeszłotygodniowych inforyjek u mnie na kanale, ale od rzeczy ważniejszych. Pierwsza sprawa to Karol The Brave, który powinien Wam być doskonale znany chociażby z materiału, który był skompilowany z otwarciem, unboxingiem gry Diablo 3. Pytaliście, jak możecie pomóc. Obiecałem Wam taki materiał jakiś czas temu, doczekałem się takiej akcji ze strony osoby zainteresowanej i czynię to poniżej. Mianowicie, oczywiście wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, o czym będę wspominał, macie dokładnie wypunktowane w opisie dzisiejszego materiału. Zresztą wydaje mi się, że jak zawsze. Co możecie zrobić dla Karola? Czym jest właśnie strona Mam Marzenie? Dokładny opis sprawy, historia oraz jak możecie wesprzeć Karola w jego ciężkich, trudnych chwilach. Wreszcie odwołuję się tutaj w kwestii Karola The Brave z konkretem i odpalam go Wam w eterze i na piśmie w ramach opisu filmu. Następna sprawa to aukcja charytatywna z portretem autorstwa Darwina z moim autorskim osobistym autografem. Aukcja dobiegła końca. Stanęło na cenie 510 zł. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych akcji na zasadzie ktoś nie zapłacił, zrobił to dla jaj. Modlę się o to. I oczywiście, tak jak Was poinformowaliśmy, 100% wylicytowanej ceny poleci na cele charytatywne z ukierunkowaniem na chore dzieci najbardziej potrzebujące. Najprawdopodobniej będzie to fundacja Debra, pomoc dzieciom chorującym na chorobę w skrócie EBM. Ona dokładnie brzmi epidermolysis bullosa. Są to tak zwane dzieci motyle chorujące na choroba genetyczna dotycząca właśnie skóry. Masakryczna sprawa. Jak to czytam, to mi łzy lecą. Ale na pewno będzie to ukierunkowana ta kasa właśnie dla chorych dzieci, po prostu chorych dzieci i myślę, że tyle w temacie. Kolejna sprawa to kwestia dotycząca pani Ewy, która 2 lata temu straciła nogę wskutek nieszczęśliwego wypadku samochodowego i zbiera na porządną protezję, która na pewno w większym stopniu niż te refundowane dziadostwa, jest w stanie w jakimś stopniu poprawić jej egzystencję. Wszystkie dane, informacje znów, za pomocą których możecie wesprzeć tą biedną kobietę, jest w inforojkach w opisie tego materiału. Czwarta, w sumie jeśli się nie mylę, ostatnia akcja, nazwijmy to ogólnie charytatywna, także dzisiaj głównie w odcinek pod tym patronatem, taki cel mu przyświeca, by po prostu pomóc. Bo mnie to wiele nie, po prostu nie kosztuje, a mogę zawsze komuś pomóc i to jest po prostu bezcenne. Nic takiego nie cieszy, nawet suby czy inne kwestie. Nieważne. Hando. Hando również wyszedł z pewną inicjatywą pomocy, pewnej licytacji. Link do filmiku macie również w opisie. Zapoznajcie się z tym materiałem. Napiszcie, co sądzicie, jak to być może będzie dało się ogarnąć od strony organizacyjnej. Na pewno dopomogę w 100% w kwestii promocji tej akcji, albowiem jak wszystkie, które w dniu dzisiejszym wymieniłem, jest po prostu szczytna. To by było na tyle, także przeglądajcie, sprawdzajcie, zapoznajcie się z opisem, tam są bardziej szczegółowe informacje. A teraz przejdźmy sobie właśnie do wcześniej wspomnianego, zaanonsowanego podsumowania tygodnia na moim kanale od ostatnich Inforojek. Rzućmy okiem, co myśmy tu mieli. Więc tak, standardowo Armia Roya versus Armia Roka, wojna w Battlefield 3, część 7.
jutro również będzie wojna naprawdę jajcarska. Tutaj już widzę uśmiech live streamowców, którzy byli, że tak powiem, na bieżąco z perspektywą roka zapoznani, podczas gdy kręciliśmy te megalityczne jaja, których inni będą mogli doświadczyć w dniu jutrzejszym. Gruby, śmieszny, długi, mocny, fajny materiał waszego duetu w środowisku wspólnej ulubionej gry, jaką jest niewątpliwie Battlefield 3. Fahrenheit Indigo Prophecy, czyli kolejny odcinek sentymentalnie przez gry, odcinek 20. Wyjątkowo mroczne, intrygujące, fundujące, myślę, pewien niepokój intro. Jak uważacie? Sprawdźcie. 87. część moich urojeń. Wyjątkowo wyszliśmy w teren, by przygotować dla was mini relacje z Nissan GT Academy PS3 2012. Mini relacje eventów. Ja strasznie lubię brać udział w tego typu eventach, po prostu, by też pobawić się troszeczkę w osobę relacjonującą dla was coś, co ma 100% związek z naszą ukochaną branżą. Trzeci odcinek, co mnie bardzo cieszy, fajnie przyjętego przez was cyklu Let's Playa z gry Fable, Zapomniane opowieści, część trzecia. Stare, dobre bazgrojki, część 27, i rozkminialiśmy wyjątkowo z naciskiem na teoretykę, bo tak to było anonsowane, że nie będzie tylko praktyka, ale również będą kwestie związane chociażby z takimi dziedzinami nauki jak historia, sztuka. Rozmawialiśmy o odrysowywaniu. Long Short, czyli dłuższy jednorazowy odcinek z losowo wybranej gry, czyli Sacred 2 Fallen Angel. Następnie moje urojenia i mówiliśmy o szeroko rozumianym moddingu w ramach gra narzędziem, czyli słowo o moddingu. Stary, dobry horrorek we wtorek, czyli Shitstorm w gaciach. Jak zwykle było strasznie i śmiesznie. Nie wiem czego bardziej, może to i to. Środowy, jak zawsze, Q&A, zapytaj Roya, odcinek 31. Mały ekskluzyw na moim kanale, czyli wersja beta gry Path of Exile w ramach Roy Playing Games, a następnie czwarta odsłona mojego let's playa w grę Fable, wychodzimy w świat. Wczorajsza premiera z potężnym pierdolnięciem razem na świeżo, czyli Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. I jeszcze dzisiaj standardowo cieplutki materiał, czyli Bingo Gringo, a także skrzętnie przemycony Royo Dance, którego powinniście doskonale kojarzyć z jednego z odcinków Prymitywnie. W ramach oczywiście Max Payne 3 Roy Playing Game zapraszam serdecznie. To tyle, kochani. Nadrabiajcie zaległości, zapoznajcie się, co przegapiliście. Być może znajdziecie czas, warunki i możliwości, by z czymś zapoznać, zobaczyć coś raz jeszcze. Okej, przechodzimy sobie teraz do dwóch kanałów poleconych, chociaż pierwszy materiał to nie do końca jest kanał polecony. Michał Ogiński to jest mój stary, dobry znajomy jeszcze z okresu liceum plastycznego. To jest, on powinien być znanym gościem, bo strasznie lubię właśnie ludzi o potężnej mocy przerobowej i do takich ludzi bez wątpienia Michał się zalicza. To jest satyryk, trochę mleczko, coś w tym stylu, który zaprezentował, zgrupował wszystkie swoje, a miał ich pierdyliard, rysunków satyrycznych, komiksów satyrycznych. Oczywiście jest to osoba, która przede wszystkim zajmuje się malarstwem, rysunkami, grafikami, jednak mimo wszystko z naciskiem na stary, dobry rysunek, a także animacje satyryczne. Także serdecznie zapraszam was do odwiedzin tego kanału na małe odchamienie, chociaż nie do końca, bo większość z tych komiksów to jest po prostu gruba sprawa. To nie jest taki ciężki shit jak Puchałkę, to już jest coś ambitniejszego i naprawdę no, stworzonego z pasją, oddaniem, i mam ogromny sentyment właśnie do Michała. Mimo że nasze drogie relacje różnie się układały w liceum, jednak nie zmienia to jednak faktu, że doceniam to, co robi, to, co robił i to, co mam nadzieję robić będzie dalej, bo po prostu mu to wychodzi i strasznie lubię osoby z pasją, zaangażowaniem, a niekoniecznie to muszą być moi super przyjaciele. Michał Ogiński, macie w opisie. Drugi i ostatni kanał polecany, jednocześnie ostatnia informacja w dniu dzisiejszym, to Krzysiek Godek. Krzysiek Godek na kanale, którego znajdziecie przeróżne. Przeróżne gameplaye z przeróżnych gier. I fani Minecrafta coś znajdą, i Team Fortress, i w komentarze. Może nie są to czyste vlogi, ale bardzo fajne komentarze, gdzie jest troszeczkę ta idea, zasada G-loga, game loga, gdzie gra jest tłem, a niekoniecznie motywem
przewodnim, chociaż zdarzają się też bardzo fajne podcasty, są Max Payne, wyścigi, no trochę tego jest po prostu i tyle, także zapraszam Was serdecznie do zapoznania się właśnie z kanałem Krzyśka. Dobrze, to by było na tyle, kochani, także tutaj taka, powiedzmy, odwołanie, zaintrygowanie Was w kwestii pomocy osób, o których mówiłem, pomocy osobom po prostu w ciężkich chwilach, w ciężkiej sytuacji, niekoniecznie materialnej, ale przede wszystkim zdrowotnej, także zapoznajcie się z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiłem, posiłkując się po prostu informacjami zawartymi w opisie tego filmu i nic innego, drodzy kochani widzowie, nie pozostaje mi powiedzieć, jak po prostu życzyć Wam dobrych wakacji. Może niekoniecznie na moim kanale wykorzystajcie ten okres w ramach świeżego powietrza, podróży, kolonii, obozów, rumpania, jak tam wolicie. Jeśli nie macie takiej możliwości, to na bank, na moim kanale coś dla siebie, myślę, znajdziecie. To nic, kochani, życzę Wam miłych wakacji, sympatycznego weekendu, podczas którego również na moim kanale coś się pojawi. Dziękuję Wam serdecznie za emisję, kochani. Trzymajcie się, serdeczna tarcza.